ludźmi. No mów. Co tam masz ciekawego? Tak bym to chciał. A chciałbyś? No, ja już się na sel zapakowałem. Ja jestem na selu też. Bo na godzinie to wygląda, o, widzisz, jak mi się ta zamknęła mniej więcej, no mniej więcej oczywiście, nie? No. Mariusz, jesteś? Nie ma Mariusza. Ja z Mariuszem o tej sprzedaży rozmawiałem. Kurczę, powiem ci, wiesz co, nie wiem kiedy. Jest Mariusz. Jest Mariusz? No jest. To jest wyłączony, nie słychać go, nie wiem. Nie. No bo zasięgu nie ma. I wiesz co, gadałem z Mariuszem o tej sprzedaży już, a nie wiem, tu chyba. Tu albo tu żeśmy gadali. No. Ja mówię tak. Wyrysowałem sobie mniej więcej, nawet jakieś kółko Mariuszowi tam walnąłem, żeby mniej więcej wchodził, tylko to kółko to mi wychodziło mniej więcej tutaj, na styku gdzieś, linia trendu z 7.9. Tak. I to żeśmy tu gadali, myślałem, że pójdzie tu, no ale spadło jeszcze, ale doszło tak czy tak. Także ja to widzę, wróć, ja to bym chciał widzieć, może tak. No to dotąd na pewno. Jeśli nie niżej. Co ty na to, panie Tomaszu? No ja też właśnie szedłem. Dobrze pomyślałem. A ty cały czas portfele pootwierane i kikasz tak. Jeszcze raz. Widzę, że Binance otwarte i cały czas patrzysz. Wiesz co, no wstałem rano, patrzę, a Solana po 204. Mówię, dobrze. O kurde. Ja nie, ja tak nie mam. Ja raz tam... Ja mi się przypomni od tam. Nie, ja codziennie rano patrzę, co się dzieje. Codziennie, co ty? No ja myślę, że tutaj podwójny szczyt zrobi. No jest teraz na spadki, nie? Zobacz, masz tą. To jest. Wybicie 15 minut, nie? 4 godziny. Tak, wy macie na 4 godzinach. No, no, coś takiego. No to brakuje mi tej kulki, nie? Jakby była kulka, to bym się odważył wejść. No ale poczekaj, bo jest czerwona, zielona i teraz czekamy na czerwoną na sel. Teoretycznie, tak? Tak. Gdzie ona, ile jest do zamknięcia świecy? Godzina 30. Ja myślę, że jakby spadło z 20 pipsów teraz, no, to ona się zaświeci. Tak myślę. No, tak może być, tak, tak. A ja zarobiłem dzisiaj, zaraz ci, bo ty już zabrałeś mi ekran, ją zabrałeś. Dobra, ale ci dam, no. No nie, poczekaj chwilę, zanim ten, to, bo to za długo, to sobie skasuję. No. Poczekaj, o, już ci powiem. Dawaj, już sobie wyrysuję. Widziałem, że teraz tu jest. Miałem gdzieś tak wyrysowany rano. Ale poczekaj, dam ci obraz, bo ja nic nie widziałem. O. Widać? No, teraz widać, no. Takie coś sobie wyrysowałem. I tutaj nie wiem, czy... Tu chyba gdzieś dałem baj. Złapałem go do... No mniej więcej zamknąłem w okolicach Fibot 7.9 z 4 godzin. W okolicach, no ale to jest, słuchaj, 50 pipsów, nie? Tak, tak, tak. Stąd złapałem do tam. I tu wyszedłem i później zacząłem już się czalić na ten sel, nie? Mhm. I tu zapakowałem się na sel na gdzieś, a w okolicach średnio 92, no mniej więcej. No to tak, tak dzisiaj złapałem. No dobra, dobrze. No może być korekta, wiesz, może być tu korekta, ale ja... No nie aż taka, bo zobaczę.
jaki dolar jest słaby. Jak dolar słaby, złoto w górę, nie? Dokładnie. I bym widział korektę, ale... Dosyć jeden? A, zamknąłem. Się robi, flaga się robi wzrostowa. I patrz, ja bym widział korektę, ale dopiero gdzieś stąd. Tu niech się odbija o ten opór. No dobra, a jakby... Czekaj, ja sobie to na swoim wezmę. Tam jest 15, tak? No. A, nie wiem, powiem ci. No, słuchaj, nie będę się z tobą kłócił. Bo... Ej, nie, bo może ty masz rację, no, wiesz, to jest rynek, nie? A zobacz, ile dzisiaj masz wiadomości. Zobacz na euro, na funta, na dolara, na Kanadyjczyka. Mhm. Więc dzisiaj, to wiecie, no, ten, ręce pod dupę, nie? Mhm. Bo nie ma przelewek. Ale chciałem pokazać tą analizę, Karola. Którego? Karola, Mariusza. A, co tam Mariusz złapał? No ten spadek, żebym złapał. Wybicie tu z flagi. Tylko myślałem, że... No Karol, Mariusz Miodek czy Mariusz Miodek? Miodek robił analizę wczoraj. Hmm? No było wybicie. Ładnie wyszedłem, no. 30 pipsów, ale tutaj... Nie zauważyliśmy tego. Można było kupować, nie? Tak, i tu się cena zatrzymała i jeszcze było do kupna. Zobaczcie, tutaj spadło ten impuls. I od razu zielona. I zielona była, nie? No. Później jeszcze raz impuls, następny był, korekta i tu zielona i... Było można tak, nie? Ale to było w nocy? Kiedy, zobacz, o której był ten baj, o której? No w nocy, to, no Tokio, nie? Na pewno było, nie? A, no właśnie. No. Nie złapie się wszystkiego. Tak, tak. Kto chce pierwszy, a jeszcze Bitcoina zobaczę. Nawet nie patrzyłem, po ile jest. A, gdzieś tam konsoliduje teraz, wiesz? No, to jest normalne. Konsolidacja ATH zrobiło 65. Mhm. Tu w sumie mamy, tą strefę mamy tak, nie? Bo tu jest głowa z ramionami. Widać? Widać, widać, pewnie. Kto nie wie, to się dowie. Głowa z ramionami spadkowa. No to jest ten obszar, jeżeli tu zaneguje rynek, spadki, no to tu jest, ten obszar to jest do wejścia, nie? Na baja, nie? Kupiłem tu Bitcoina, ale tam trochę kupiłem, ale to mam zamiar trzymać 4-5 lat, nie? Siema, Manie. Proszę? Mówię, siema, Mariusz, ale go nie słychać. Jeszcze chcę zobaczyć tego Solana. Solana, no mówię, no. No ATH, tak? ATH. Czy jeszcze? Nie, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, ale będzie, wiesz co, ja myślę, że dziś, jutro zrobi. No, może w niedzielę. No, ale zobaczcie, poszło, poszło ta trójka, nie? No. Trzecia fala. No. Trzecia fala i lecimy, nie? No jestem ciekawy, gdzie ona doleci, powiem. No kurde, tutaj była ta strefa do kupna, nie? A pamiętasz, jak ją mierzyliśmy? Ile to było? 2 miechy temu? 22 wrzesień. O, dokładnie. I tam w okolicach nam właśnie wyszło z FIBO 100,
Mnie nawet wyszło, chciałem na 116, pamiętasz? No. Coś takiego było. No, że kurde, no, bo 116 było? Nie było. No, no widzisz. Nie było, 116 równocześnie. No powiem ci, ja tą solanę chciał przytrzymać, ja wiem, no, do końca roku. Spokojnie, do grudnia, ja powiem w grudniu, kiedy sprzedawać i tam. Do końca roku, a wiesz, jak będzie taka hossa, tak powiem, zimowo-wiosenna, to może do wiosny by ją przytrzymać. Kurde, tutaj coś mam, ale nic nie widać, nie wiem, czekajcie. Wygląd. No, bo miałem czarny, dlatego nie było widać. No, Binance też idzie, nie? Do góry. I to pójdzie ostro. Ja myślę, że $1000 spokojnie, nie? Do końca roku. Co tam jeszcze mamy? Dota, nie? O, właśnie. Jak tam? 35? Poczekaj. Gdzie tu miałem analizę? Ja myślę, że 40. 35, 40. No tak, no teraz czekać, jak zrobi ATH i przebije, nie? No 150 za Dota, dolców to jest jak nic. A ile tam jest? 35, 40? 45. 45 już jest? No. Ja mówię o portfelu. A portfelu? A to nie wiem. Już patrzę. Portfel ma 41,5 tysiąca. Okej. A, miałem pytać, a co tam z tym papierkiem, co ci przyszedł? To co myślałeś? Nie, tam, że, bo ja tam dokumenty przysłałem, wiesz, i, no, że tam rozpatrzą to, kuźwa, no. Ja pierdolę. To co, czekamy dalej, no, nie? To wysłałem chyba, nie, żeby rozpatrzyli, nie? No wiem. No, kurwa, takie to jest durne wszystko, nie? No wiem. GRT. To ja mówiłem, że to będzie power, nie? No czekam, aż no trochę się obudził, powiem ci. Trochę już jest, się obudził. Już jest, ja tu dałem poziom, nie? Zakupu. No, gdzie był ten poziom? Pamiętasz, no tutaj, dasz? 0,73 gdzieś. A to nie, to ja wyżej kupiłem. A, bo ja kupowałem później. No to już poszedł od tego momentu 35%, nie? A 200 tam było. 300 było. WRX, ma ktoś? Nie mam. WRX też na plusie, od kupna. SKL. To mamy jeszcze? Nie wiem, czy wszyscy mają. Bakę? Nie wiem, czy Mariusz Baki nie kupował. STMX? No to... Ja go już nie mam dawno. Ale zastanawiam się, czy EOS-a nie kupić. Ja Bakę mam, tak. O, siema Mariusz.
Tu mówiłem, nie wiem, o którym to zrobię. No, 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 o właśnie. No, to samo wyrysowałem. To samo. Co to jest? EOS. Tu jest 160 rozgarnięcioprocent. Nie? Dobra, a czemu Tomek do 3,8 poziom, a nie wyżej? Bo tu będzie, zobacz, tutaj będzie przystanek na bank, nie? To można sprzedać, jak tu będzie cena... Jak kupić na korekcie. Dokładnie, i tu sobie później stąd robić, jak będzie ten impuls, do miejsca, gdzie sprzedałeś, gdzie się cena sprzedała i tu odkupujesz znowu, nie? Prawdopodobnie będzie ta strefa, bo się pokrywają w Hibo prawie to 0,79, 0,61. I tu będzie zakup, nie? Ale już to można kupić? To już tak, teraz tak. Mariusz, ja go czaję już 3 dni, wiesz? Bo myślałem, że jeszcze spadnie. EOS-a? No. Jeszcze mówiłem o Gali chyba, nie? No tego to ja nie patrzyłem, nie mam tego. Spadła, jest teraz jest... Nie, bo ja to dałem krótko przed, jak Bitcoin spadł. A teraz jest fajny, fajny poziom. To jest młoda, młoda krypto. Tu podawałem tam, nie wiem, 30 było, 30, 100, no ale z tego miejsca, no to będzie 180, ale teraz bym kupował, jeżeli mi tu powyżej 0,21 wejdzie, nie? To bym w tej okolicy kupował. WRX masz, tak, Mariusz? Nie, nie mam. A nie, Bakę. Ja. Bakę. Bakę. No, Bakę. Podobnie zrobiła do EOS-a. Podwójny dołek. Aha. No i do góry, nie? Też potencjał? No jakie masz coiny? No Adrian, podaj, to zrobię analizę. No to ty, ja nie mam, czekaj, to jeszcze tam. Ada. A czy nie Adrian chciał, wiesz, tutaj napisałem. No, dobra, myślałem, że mnie mówisz. Ady, kurde, też myślę o zakupie Ady. To chcesz kupić Adę? Trochę niedowartościowana jeszcze jest ta Ada. No tu była, ja widziałem tu flagę, nie? Ale jest wybicie na połówce. Czyli tu się zrobiła ta strefa. No jak najbardziej zakup, 40%, jak to zarobić to. Do końca roku, do końca miesiąca spokojnie powinien mieć to. Bo ja myślę, że dzisiaj jest piątek, poniedziałek, wtorek wszystko wystrzeli już. A ile na tej Adzie jest? 40%. Pał. Ty, pazera. Mało. Mało. Tomek, Adrian coś tam napisał. Nie wiem, czy właśnie ten, nie? Właśnie no. Będę szukał. To była jaka? Powiedzcie mi OM? OM. OM. M jak mama. Która to jest? A jest. Kurczę, to jest ta? Krypto OM? Chyba ta. To jest OMUSDT. Nie wiem. Dobra, następna jak tam była? NAV. Natalia, tak, NAV. Wiem. NAV coin.
i LTO. Czekaj, bo... I? LTO Network. LTO, to jest będzie to. LTO Network. To jedziemy. O, to jest świeży jakiś. Chyba. Dniowy. To ile to ma? Z pół roku? Nie więcej chyba. Od marca. No, z pół roku. Okej, okay, on może zrobić takie coś. Strefa kupna by była powyżej tutaj 0,21. A nie na tym oporze niżej? Nie, bo nie wiem, co tu się stanie. Tutaj zawsze jest powyżej. Powyżej 0,21 jest kupno, poniżej 0,79 jest sprzedaż. Zawsze tak. Jeszcze sprawdzę sobie ten. Jest konsola, jest duża konsola. Jeszcze patrzę na hopa, zobaczę. OK, RSI do góry idzie. OK, dobra. Jeszcze może być taka sytuacja, bo są coraz wyższe dołki, że teraz może być wyższa, nie? I czekamy na korektę. Chyba, że tu będzie do góry konsolidować. W tym przedziale musi konsolidować, nie? Jak będzie konsola, to kupujemy, nie? Kupujemy na bajanie. Jaki zysk? Ile tam jest? Chyba dobrze. O, ładnie. 20%. Bardzo ładnie. No jasne, jak ktoś ma długoterminowe, to teraz może kupować, nie? No ja nawet nie wiem, co to jest za projekt. Muszę poczytać. Następna, co tu było? Na wolno. No to już widzę, że jest fajna strefa.
coraz wyższe robi te dołki. Jest powyżej, konsoliduje powyżej tutaj 0,79. No, myślę, że to już śmiało można kupić. Ile tu jest? Czekaj, nie cały wykres mam. No też około 200. Znasz ten projekt? Co to jest? Nie wiem. Słyszałem o nim. O. Tam gdzieś się przewijał często. No spokojnie, spokojnie jest, myślę, że jest ten strefa zakupu teraz. Tutaj się pojawi, niedługo się pojawi zielona kropka na kupno. Na pullbacku jakiś? No, tak, na pullbacku. Hob już jest, zobaczcie, jaki hob jest na nabity, nie? Zaraz wystrzeli. No RSI, no w górę, nie? I ostatnia LTO. A to znasz? Nie znam. No ale jak jest na Binance, to... To nie jakieś dziadostwo, nie? To samo, czekamy na, jest ten. Jest pullback i czekamy na zieloną kropę. Jeszcze tutaj bym na 4 godzinach zrobił. Zobaczcie, mamy ten trend wzrostowy, coraz wyższe są te dołki. Tutaj gdzieś był impuls. Reakcja na 7,9. No i przynajmniej tutaj na razie, nie? Nie wiem, ile to jest procent. A tu już wejście jest już, nie? Tu macie 20%. Fajnie, te strefy się pokrywają. Jak się strefy pokrywają z dużego na różne interwały i FIBO, no to znaczy, że ten, nie? Że jest bardzo bardziej wiarygodna, nie? Ta strefa. A do góry jaki zysk? A do góry? No wszystko około 220. No bo tak się kupuje się coiny po spadkach najlepiej 75-80%, nie? Od tych poziomów się kupuje. To spadło. Nie wiem, czekaj. Tu już impulsu szukam. Okej. Okay.
I zobaczcie, tu z dużego też jest powyżej 7,9. No 85% no, spadło, nie? No takie się coiny kupuje. Muszę sobie zaznaczyć, bo do sprawdzenia. Kto chce zrobić analizę? Ja na telefonie. Monika? Czy Monika w ogóle jest? Alina, na telefonie? Ja tak, na telefonie jest. Łukasz? Mariusz? Michał? Ja na telefonie jestem, Tomek, leżę jeszcze. Okej, dobra. A Michał jesteś? Możesz mówić, Michał? Jesteś, Michał? Nie mogę. Jakub, zrobisz? Ja na telefonie też. Okej. Karol, zrobisz? Bo się jedyny przyznałeś, że masz... Jestem. Ale czekaj, zaraz ten, bo dzwoni do mnie teść. Zaraz wrócę. Coś mówiłeś, Tomek, bo ja tu się ogarniam powoli jakoś z rana. Nie, spoko. Czy analizę jakąś byś? No ja tu, wiesz co, kupiłem złoto. Kupiłeś? No dopiero sprzedawałeś. No ale wiesz co, zamknąłem, bo się fajna flaga zrobiła i linię trendu sobie siknąłem na trójce i wybiło już 20-25 pipców. No ja mówiłem o tym złocie, że to jest za wcześnie. Daj to złoto na chwilę. Daj na jakiś mały, na 3 minuty. O, widzisz? O, i się zapakowałem. Tomek? No? Ja na tym ogólnym koncie też tam sobie trochę złotem obracam, także tam trochę więcej pewnie będzie tych procent niż ogólna grupa, ale ja tam nie będę patrzył, które twoje, które moje, po prostu tak będzie. Ale czemu? No nie graj, bo jak ja coś otworzę, to mi się pójdzie marnie, nie będzie zgadzał, wiesz? Tak? No to dobra, no to już nie będę otwierał. Lepiej nie ruszać. Dobra. Lepiej zobaczymy, patrz, jak to wyglądało na zielona kropa, nie? A gdzie tam ten opór jest? Na 9,6? Ten szczyt? No. Czy wyżej? Poczekaj, już patrzę. Osiem dwa chyba tam było, jak dobrze pamiętam. No 1800, nie? Nie zliczy. 1800, okej. No. No to ty, słuchaj, no to... Od poniedziałku na to porujemy, nie? Pamiętacie? No wiem. Czekaj, wejście było, bo ja to dałem z dniowego. Wiesz, wam mówię, wejście było, ta świeca była i tu było wejście, pamiętacie? Tu dawałem we wtorek, bo w poniedziałki były te spadki, co ja próbowałem gridować, tak mnie
piramidę próbowałem założyć, co mnie tak wywaliło. I tu później dawaliśmy baja, bo wzięliśmy dwa knoty i zamknęliśmy na 180 pipsów chyba. Czyli ja dawałem, od 21 dawałem chyba... Coś takiego było, tak. Coś takiego było. To jakbyśmy trzymali to... 300. 300. Ale to idzie tu aż. A nie do 1800. Ta strefa taka, co jest tutaj po lewej. To? To no. Też się może zatrzymać, ale tu koniec końców idziemy tu. Nie wiem, coś tam, ktoś coś mówi? Ktoś coś próbuje. Z zasięgiem problem chyba. Nie, lepiej napisz, Mariusz, lepiej napisz. Dobra, jak wszyscy na telefonach, to będziemy kończyć, co? Ja mam zaraz wyjazd. Gdzie idziesz? Teraz jadę do dentysty jeszcze, muszę kurde wjechać. A później jadę w czym? Jeszcze raz? A później jadę tam do Szczawna. Jeszcze do babki muszę zadzwonić i mówić. Jedziesz oglądać? No. Masz jakie foty? Co mam? Jakieś zdjęcia, to z bookingu, z czego to jest, czy z czego? W internecie znalazłem. Na razie nic nie pokazuję, nie chcę zapeszać. No dobra. Na kaczkę? Nie, nie. Dobra, przejebałeś się z tą kaczką. Wiesz, że będziemy dali łacha z tą kaczką. Kaczku nie ma, odleciamy. A co tam u kaczku właśnie? Kaczku nie. Nie? Kaczku się ma przyjechać na grudzień. To kaczku wyjechała? Tak, grudzień, styczeń ma przyjechać do pracy. Przywiezie kaczku. Dobra, kończę, bo się czerwony cały zrobiłem. A czemu nie zielony? Dzięki ten, miłego weekendu. W niedzielę o 19 się widzimy. Zrobimy sobie plan. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, hej. A z Mariuszem tam też jakoś też się widzimy? Z Mariuszem? W sobotę. Nie ma w sobotę jakiegoś Zooma? Aha, z tym Mariuszem. Mariusz mi, mówił mi, że albo sobotę, jeszcze nie wiem, sobota albo niedziela, bo prawdopodobnie w sobotę pójdzie do pracy, to nie wiem, czy zdąży. Mam mi dać dzisiaj znać. A, rozumiem, no właśnie coś mi się przypomniał. Dobra, spoko, na razie, trzymajcie się. Wczoraj do mnie pisał, no. Trzymajcie się. Okej, hej.